Krzysztof Gawkowski. Mam nadzieję, że już się słyszymy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Nie wiem, czy pan już czytał dzisiejszą Rzeczpospolitą i rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Platforma łącznie wspólnie z Hołownią to nowa lewica, według prezesa. Czy pan też tak widzi przyszłość lewicy? Prezes jak zwykle buduje napięcie i emocje, tyle że stawia tezy, które są ani rozsądne, ani mądre. I robi to z pełną premedytacją po to, żeby łatwiej było mu na prawicy dzielić i rządzić. Ja jak czytałem dzisiejszy wywiad Jarosława Kaczyńskiego, to odniosłem wrażenie, że mamy tam pewną cechę, której przez wiele lat nie dostrzegaliśmy. Jarosław Kaczyński to narcyz, który myśli albo my, albo po nas potop. W Polsce inne rządy nie będą tak dobre, nie będą tak błogosławione i nie będą tak rozsądne. To jest po prostu człowiek, który oderwał się od rzeczywistości. Nie czuje polskiej polityki, a już na pewno nie czuje polskiego społeczeństwa. Sam sądzi i sam każe, sam wskazuje, co jest dobre, a wszystkie głosy podpowiedzi, inne głosy, ewentualnie głosy społeczne, to przez przypadek czasami weźmie pod uwagę, czasami nie. To nie jest wywiad męża stanu. To jest wywiad małego, sfrustrowanego człowieka, który swoim narcyzmem chciałby jeszcze zasiać jakąś część społeczeństwa, ale mam wrażenie po tym, co się dzieje na ulicach, że daleka droga do tego, żeby ten zasiew kiedyś obrodził wieloma tysiącami głosów wyborców w przyszłych wyborach dla PiS-u. W tym wywiadzie również możemy przeczytać, że PiS planuje kolejną reformę sądownictwa, które jest zależne od opozycji i tego trzeba się pozbyć. Jak pan to czyta, jak pan to rozumie? Czy rzeczywiście opozycja rządzi sądownictwem? Ja uśmiechnąłem się, kiedy pani redaktor czytała, a teraz powtarza ten cytat z Jarosława mówiący o tym, że to opozycja steruje sądami. Sądami steruje w Polsce przede wszystkim sumienie sędziów i myślę, że tego nie rozumie Jarosław Kaczyński, że sąd powinien być w Polsce niezawisły, że żaden polityk nie powinien wpływać na wyroki, a ten polityk, który wpływa na wyroki, ten łamie praworządność. To najbardziej widać tak wyraźnie w Trybunale Konstytucyjnym. Jarosław Kaczyński wraz z panią Przyłębską zrobili z Trybunału Konstytucyjnego polskie Bollywood, z całym szacunkiem dla filmów z Bollywoodu, ale tak okropne, tak sterowane politycznie i tak bardzo lansujące panią pseudoprezes Trybunału, że my powinniśmy spojrzeć dzisiaj do gazet, które pokazują, jak bardzo ta para państwa Przyłębskich bardziej jest nastawiona na robienie dobrze PiS-owi niż na szukanie odpowiedzi, jak w Polsce powinien wyglądać Trybunał Konstytucyjny, który odpowiada w Polsce za demokrację. Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie również mówi, że chce, żeby układ koalicyjny, który w tej chwili jest, ten obecny, był trwały. Myśli pan, że on może być trwały? Bo ostatnie tygodnie, mam wrażenie, pokazały nam, że tam dużo się dzieje i te zdania też są podzielone. On będzie trwały, dlatego że władza bardzo spaja. A władza bezwzględna, która rozdaje frukty ze spółek Skarbu Państwa, która daje nowe etaty, która prowadzi do bogacenia się i większych majątków polityków i zaplecza Prawa i Sprawiedliwości pozostałych partii, jest najważniejszym z elementów, który tą władzę utożsamia z tym, co dla nich jest ważne. Oni chcieli być daleko od tego, co było w przeszłości. Mówili, że będą antyelitą państwa. Stali się elitą państwa. Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin. Są na siebie skazani i nic tego nie zmieni, co najbardziej pokazuje sprawa dotycząca pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro szalał, mówił wiele mocnych słów. Wiele gazet pisało, że ma być delfinem po Jarosławie Kaczyńskim. Sam zachowywał się jak rekin w tym Morzu Zjednoczonej Prawicy, a okazał się śledziem, który nie za bardzo potrafi cokolwiek poukładać, tak? Żeby mieć swoje zdanie. Jarosław Kaczyński tam bezwzględnie rządzi i zapowiedział 3 lata bez wyborów, 3 lata władzy, 3 lata czerpania z budżetu państwa, ze spółek, po to, żeby swoi się bogacili. I to jest prawdziwy obraz rządów PiS-u, taka elita państwa, crème de la crème najgorszej polityki, jaka w Polsce od 30 lat się zdarzyła. Czy obecne protesty, czyli to, co się dzieje na ulicach, to strata dla Polski, tak jak twierdzi Jarosław Kaczyński?
Czy można w tym wszystkim rzeczywiście zauważyć stratę? Ale to jest ten właśnie obraz oderwania od rzeczywistości. No, Jarosław Kaczyński powinien wyjść do tych protestujących, a nie odgradzać się od protestujących setkami radiowozów i tysiącami policjantów. To on w nocy wywożony w kamizelce kuloodpornej uciekał z Warszawy, bo się bał, że ktoś mu do domu wejdzie. A ja podkreślam, lewica, ani opozycja nie chce obalać siłą rządu PiS-u i nikt go nie będzie obalał. My wygramy te wybory. Wygramy dlatego, że jest siła społeczna, która między innymi obrodziła na ulicy. Ludzie, dziewczyny, kobiety, ale i mężczyźni, którzy wspierali te protesty, wyszli na ulicę nie dlatego, że mieli pretensje do PiS-u. Oni mieli pretensje do tego, jak PiS nie szanuje ich praw, praw kobiet. PiS chciał urządzić piekło kobietom. Chciał doprowadzić, żeby matki były zmuszane do rodzenia martwych dzieci. Chciał doprowadzić do tego, że kobiety nie będą mogły decydować o swoim ciele. Kobiety się zbuntowały, mężczyźni je poparli, wszyscy wyszli na ulicę. Setki tysięcy osób, które było na tych protestach, miało tam jeden cel. Pokazać, że się nie zgadza na to, żeby władza zależna, Trybunał Konstytucyjny zależny od władzy, miał wpływ na ich życie. Jarosław Kaczyński, gdyby tam był, by to wiedział. Niestety on ucieka z Warszawy, zamiast wychodzić do protestujących i mówi, że to jest działanie przeciwko Polsce, że opozycja i ludzie na ulicach mają krew na rękach. Krew na rękach to ma Jarosław Kaczyński, dlatego że w Polsce mamy najwięcej zgonów w 2020 roku po II wojnie światowej. Wszystko przez to, że nieudolnie władza próbowała walczyć z koronawirusem. Nie umie tego robić do tej pory. W listopadzie mieliśmy 50% więcej zgonów niż w 2019 roku w tym samym okresie. I to pokazuje, jak bardzo ludzie dzisiaj są uzależnieni od władzy, która jest nieudolna i nie potrafi zarządzać koronawirusem. Pandemią, która mówiła, że już się pandemia skończyła, no a dzisiaj straszy, że jak ktoś wychodzi protestować, to się będzie zarażał. To jest właśnie obraz takiej nieudolnej władzy. Wczoraj pojawił się kolejny wątek dotyczący koronawirusa, bardzo poważny wątek mutacji tego wirusa w Wielkiej Brytanii. Większość krajów europejskich od dziś zamknęło połączenia lotnicze, od poniedziałku, od dziś z Wielką Brytanią właśnie. Obserwując zdjęcia z lotnisk i dworców, widać, że Londyńczycy uciekają z miasta. Tymczasem Polska również zareagowała, ale od wtorku. Dzisiaj ląduje aż 49 samolotów z Wielkiej Brytanii. Czy to jest dobra linia, czy to jest dobry pomysł na nasze bezpieczeństwo, patrząc na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i na to, jak reagują inne kraje Unii? Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku bagatelizował sprawę koronawirusa. Robił to mając informacje m.in. z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mając przekonanie, że Agencja Rezerw Materiałowych jest pusta i będzie brakowało maseczek, płynów dezynfekujących itd., itd. I robi to dzisiaj. Przez 7 ostatnich miesięcy dwa razy Mateusz Morawiecki informował: wygraliśmy z koronawirusem, nie ma problemu, już generalnie wirus się kończy. No tak się kończy, że dzisiaj mamy możliwość trzeciej fali, że mamy mutację, na którą rząd nie jest przygotowany i nie ma żadnej koordynacji. Jak słucham ministra Niedzielskiego, który mówi: szczepcie się, będzie łatwiej, dobro zwycięży, będziemy tutaj mieli okres, który pozwoli później, żeby ludzie rzeczywiście byli bezpieczni, to ja się pytam, co rząd robi, jaką akcję informacyjną, żeby te bardzo kiepskie współczynniki dotyczące szczepień wzmocnić, żeby ludzie uwierzyli, że szczepionka działa. Gdzie jest jakaś akcja informacyjna? Gdzie ja w telewizji widziałem, i jakiejkolwiek telewizji, że trzeba się zaszczepić, bo to będzie pomagało bezpieczeństwu społecznemu. Nic takiego nie widzę. Więcej, przez ostatnie kilka lat Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, żeby zniechęcać ludzi do brania szczepionek, a dzisiaj mówią, rozkładają ręce, mówią: no nie wiemy, jak to się dzieje, że ludzie nie chcą przyjmować. No nie chcą, bo żeście nabrudzili w głowach ludzi, mówiąc, że szczepionki to nie zawsze działają, a dzisiaj się dziwicie, że nie chcą ich brać. To jest wina rządu szukająca odpowiedzi w protestach, że tam jest źródło koronawirusa, a źródło koronawirusa jest tam, gdzie on się rozprzestrzenia, a na to pomysłu w Polsce dzisiaj nie ma. I ta szczepionka, która w Polsce będzie może w styczniu, może w lutym, a może w marcu, tak naprawdę jest takim świętym graalem dla rządu, że może pomoże, a jak nie pomoże i będzie kolejny jakiś wirus albo okaże się, że mamy nowe szczepy, to właśnie też jest element braku szerokiej strategii na zarządzanie pandemią. No ale sprawa musi być poważna i ta mutacja tego wirusa w Wielkiej Brytanii musi być tematem bardzo ważnym, skoro dzisiaj mamy specjalne spotkanie Rady Europejskiej. Zostało ono zwołane wczoraj, tak na już.
W trybie pilnym pani von der Leyen zwołała spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że jest przekonanie, że mamy do czynienia z dużym problemem. I to i Komisja Europejska, i Rada Europejska, wczoraj wspólnie przewodniczący mieli spotkanie. Dzisiaj w Polsce brakuje mi na przykład tego, co powinien zrobić prezydent. Mamy od kilku miesięcy prezydenta milczącego. No, ewentualnie wypowiada się w sprawie stoków i tego, czy powinniśmy jeździć na nartach, czy nie. Prezydent w takim trybie awaryjnym powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, powinien i rządzący, i opozycji przedstawić, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, czy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, która może podwoić albo potroić liczbę zachorowań, czy może się okazać, że będzie większa ilość zgonów i prezydencka inicjatywa w takiej chwili powinna być właśnie na stole. Nie słyszę prezydenta, może jest na urlopie, może gdzieś wyjechał, może korzysta z nart, bo jeszcze kilka dni można. No, ale brakuje mi go w Warszawie, brakuje mi go w takim procesie decyzyjnym, czyli on nie uczestniczy. I to jest smutne, bo w maju, czerwcu czy zaraz po wyborach ogłaszał, że będzie prezydentem, który będzie reagował. No, tak reaguje, że zamilkł na amen. Czy narodowa kwarantanna, która przed nami, powinna być wprowadzana w takiej formie i w takim stylu, w jakim jest wprowadzana, czy może powinna być w jakiś sposób przedyskutowana z przedsiębiorcami? Ja mam dwie tutaj uwagi. Po pierwsze, rząd, jeżeli wprowadza kwarantannę, to powinien odpowiedzieć na pytanie, jakie ma w stosunku do tej kwarantanny oczekiwania. Rozumiem, że zmniejszenie transmisji wirusa. I to pochwalę. Bo to nie jest tak, że opozycja będzie wszystko ganiła i będzie mówiła, że rząd nie rozumie tego, że trzeba transmisję wirusa zmniejszać. Ale z drugiej strony nie rozumiem, że decyzje dotyczące przedsiębiorstw odbywają się bez konsultacji z tymi przedsiębiorcami. Że zamykane są kolejne branże, a w ustawach, które mają pomagać tym branżom, brakuje PKD, które pozwoliłyby później wypłacać te odszkodowania. Nie ma żadnej rozmowy na poziomie pracobiorców też, no bo przecież będzie kilka tysięcy osób zagrożone, że straci pracę, jeżeli przedsiębiorcy zamkną swoje miejsca. Nikt nie rozmawia z związkami zawodowymi. Rada Dialogu Społecznego została de facto zamrożona. Są jakieś spotkania, ale żadnych konkretów. Nie ma czegoś też takiego odpowiedzialności wśród rządzących. Mówią, na pasterkę możesz iść, do galerii handlowej nie możesz iść. Albo święta spędzasz w gronie pięciu osób, bo będzie mandat, ale jak będziesz wychodził na spacery i będzie na spacerach 100 osób, to się nic nie stanie. No, to nie jest dla mnie mądre szukanie odpowiedzi, jak pomóc dzisiaj wszystkim, którzy tracą na pandemii. Tracą ci, którzy chorują. Polski system zdrowia został wpędzony w ruinę, no bo do szpitala czasami trzeba czekać, albo żeby ktoś odebrał telefon 2 albo 3 dni, przez co też może się zwiększać liczba zgonów. Inne obszary służby zdrowia nie działają, tak jak na przykład onkologia, która ci jest naprawdę mało wydolna i te zgony, te 450 tysięcy zgonów przez ostatnie 11-12 miesięcy, do tego 25 tysięcy na sam COVID, nie obrazuje tego, ile rzeczywiście ludzi umiera z powodu niewydolności służby zdrowia. A z drugiej strony Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, odpowiedzialni za bezpieczeństwo, mówią, dobra, są ważniejsze sprawy, będziemy reformować dalej wymiar sprawiedliwości, o którym pani mówi. To jest taki brak ciągłości rozumowania przyczynowo-skutkowego. Dzisiaj pandemia, dzisiaj trzeba stanąć na wysokości zadania. Oni myślą, dzisiaj pandemia, wykorzystajmy ten czas do tego, żebyśmy umocnili władzę PiS-u. Myśli pan, że w tym lockdownie poświątecznym PiS będzie miał odwagę opublikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Mówię tutaj oczywiście o tym wyroku dotyczącym aborcji. Ja uważam, że to nie w PiS-ie jest odwaga, ale w głupocie PiS. Myślę, że ludzie w głupocie w PiS-ie mają przekonanie, że Jarosław Kaczyński zjadł wszystkie rozumy i że dobrze postępuje. Gdyby Kaczyński i Przyłębska byli rozsądni, to by nie doprowadzili do tego, że 22 października mieliśmy wyrok na kobiety mówiący o zakazie aborcji. Gdyby nie ten wyrok, nie byłoby wychodzenia na ulicy. I dzisiaj nie musielibyśmy się zastanawiać, czy znowu trzeba łamać prawo, żeby później to prawo nie było restrykcyjne tak bardzo, to znaczy nie publikować wyroku Trybunału. Ja nie wiem, kiedy oni go opublikują, ale jestem pewien, że to nie idzie o dobro kobiet. To idzie o dobro PiS-u. To dobro idzie o Przyłębską i o Kaczyńskiego i Morawieckiego. Zrobią to, kiedy będzie im pasowało. I czy to będzie Sylwester, czy drugi dzień świąt, czy to będzie Wigilia, to tam nie ma to znaczenia, bo Wigilia jest dla nich wtedy fajna, jak będą spędzali ją w gronie Prawa i Sprawiedliwości albo polityczek i polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Jak chodzi o inne osoby, to z tego wywiadu wynika, niech się Polska zapali, ważne, żeby nam było dobrze, naszym przyjaciołom. Jeszcze na koniec chciałabym zapytać pana, bo na pewno pan widział taki film Dzień Świstaka, gdzie codziennie powtarza się pewna sytuacja i historia. I chciałam zapytać o ostatnie głosowanie w Sejmie i prośbę prezesa. To państwo rządzone przez PiS się rozpada. Kaczyński, który jest szefem wszystkich szefów, jak Krzysztof Jerzyna ze Szczecina, pokazuje, jak bardzo PiS dzisiaj jest oderwany od rzeczywistości. Niech pani sobie redaktor wyobrazi, albo wszyscy nasi widzowie, taką sytuację, że mamy na przykład głosowanie w sprawie rządu i wotum nieufności dla rządu i rząd upada jednym głosem. No tak jak się stało w przypadku rządu pani Suchockiej. Wychodzi Kaczyński, mówi: powtórzmy głosowanie. Ale jak to? No tak to, tam nie zdążył jeden z toalety. No to będziemy powtarzali. To właśnie pokazuje, że Unia Europejska dobrze robi, że nas trzyma za gardło, mówiąc: praworządność albo kary. Dlatego, że w PiS-ie nie ma żadnych standardów, które miałyby nas uleczyć z takiego widzimisię prezesa. Jak on dzisiaj mówi: powtarzamy głosowanie w sprawie mało ważnej, to tak to w każdej innej sprawie może zrobić to samo, po to, że jemu tak będzie pasowało. Więc jakby było samo rozwiązanie Sejmu, upadek rządu, czy jakiekolwiek inne głosowanie, Kaczyński wyjdzie, powie: powtarzamy. Raz się to się zdarzyło w grudniu w tamtym roku. Teraz zdarzyło się ponownie. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że PiS konsekwentnie, ale też w taki sposób zaplanowany, chce doprowadzić do rządów autorytarnych w Polsce, gdzie albo wola prezesa, albo paka i więzienie dla tych, którzy się nie zgadzają. Dziękuję bardzo serdecznie. Dużo zdrowia i wesołych świąt, jakbyśmy się nie widzieli, ja nie słyszeli. Też życzę. Dziękuję bardzo ja serdecznie. Ja też zdrowych, wesołych świąt życzę. Wszystkiego dobrego. Choinkę z synem ubrałem, więc mam poczucie misji weekendowej spełnionej. I państwu życzę też dobrych, spokojnych i wesołych świąt. Dużo zdrowia życzę. Do zobaczenia. Krzysztof Gawkowski z Lewicy.